hej chłopaki, przywiozę wojnę o pierścień z domu, świetna gra, to co, zamawiamy pizzę i robimy wieczór z planszówkami? W życiu, by zrozumieć stosunek otoczenia do naszej osoby, nieraz musimy polegać nie tylko na słowach, ale i też na własnej intuicji, wyczuciu towarzyskim i czytaniu między wersami. Ba, nawigowanie trudnych sytuacji społecznych doczekało się nawet własnej gry. Minna de Kukiyomi, czyli w wolnym tłumaczeniu, razem wyczujmy sytuację. I choć wyczucie i odkrycie, co naprawdę myślą o nas inni w realu, potrafi być całkiem trudne, tak w grach, szczególnie jeśli chcemy grać tym złym i mamy do tego jeszcze jakiś system moralności albo wyborów, jest to dość łatwe. Dostajemy często wręcz oczywiste sygnały, które nie pozostawiają wątpliwości odnośnie tego, jaką postacią jesteśmy. Wszak od lat robią to RPGi, przeważnie w dialogach. Zabijesz dziewczynę Parvati czy rodziców Elizabeth w Outer Worlds, te wprost powiedzą ci, że jesteś potworem, że gardzą tobą i odejdą z drużyny, nawet jeśli poza tym możemy być z perspektywy głównego wątku tym dobrym. Ale takie systemy feedbacku czy ogólnie komunikowania graczowi, że ten gra tym złym, że robi źle, mogą być bardziej subtelne, nieoczywiste. Mogą to być wszelkie maści poszlaki, zmiany w wyglądzie bohatera, czy większe lub mniejsze zmiany w tym, jak wygląda i działa świat gry. Potrafią być tak subtelne i nieoczywiste, że gracze w ogóle ich nie zauważają, no przynajmniej do czasu, aż nie powie im o tym deweloper, jak było w przypadku Ghost of Tsushima, ale nie uprzedzajmy faktów. Kwestia honoru i pytanie odnośnie tego, czy cel uświęca środki, są jednymi z głównych motywów Ghost of Tsushima. Tytułowy duch, chcąc odbić wyspę spod panowania Mongołów, nieraz musi złamać wyznawane zasady i tradycje, NONI! Co też co krok jest krytykowane przez bardziej konserwatywnych i honorowych towarzyszy. Ostatecznie jednak, choć możemy unikać skrytobójstwa i bardziej niehumanitarnych sposobów na pozbywanie się najeźdźców, patrz szerszenie, wiecie, te japońskie duże szerszenie, w większości nie mamy jednak wpływu na decyzję bohatera, poza rzecz jasna pewną ważną decyzją, ale nie będę spoilował, bo pewnie część z was jeszcze nie skończyła. Można by więc odnieść wrażenie, że Ghost of Tsushima nie ma jako takiego systemu moralności, na przynajmniej jawnie zaimplementowanego w grze systemu moralności, gdzie w każdej chwili moglibyśmy sprawdzić na jakimś suwaczku czy wykresie, czy jesteśmy złym czy dobrym samurajem. Co jednak zaskakujące, gra ma tak naprawdę drobny system moralności, tylko że ukryty w pogodzie. A ukryty był on tak dobrze, że dowiedzieliśmy się o nim dopiero od samego dyrektora kreatywnego tytułu, Nate'a Foxa. Ten w wywiadzie udzielonym na początku sierpnia zdradził, że ukryty system moralności został zaprojektowany tak, by karać bardziej haniebne czy niehonorowe czyny i bardziej skrytobójcze podejście wpisujące się w tak zwaną ścieżkę ducha za sprawą gorszych niż zwykle warunków pogodowych. Czyli w dużym skrócie, skrytobójca częściej doświadczał w grze intensywnego wiatru, częściej u niego padało oraz częściej natrafiał na intensywne burze z piorunami. Jest to bardzo ciekawe i pomysłowe rozwiązanie. Na pewno bardziej pomysłowe niż takie oczywiste komunikaty w dialogach w stylu jesteś zły, zabiłeś, oto kara. Ciekawe w takim razie, co by było, gdyby Fox tak szybko po premierze nie zdradził nam tego sekretu. Ile zajęłoby graczom dojść do tego, jak ten system działa, skoro w grze jest tak naprawdę możliwość zmienia pogody od tak. I tak, nadal nie umiem strykać. Rzecz jasna, takie działanie świata, zależne od naszego zachowania, nie jest czymś zupełnie nowym. Podobne zagrania związane z ukrytym systemem moralności znajdziemy m.in. w serii Dishonored czy Demon's Souls, o czym też Grzesiek robił kiedyś materiał, więc odsyłam tam po inne podobne smaczki. Wracając, w Dishonored nie zmienia się tylko pogoda, ale i też częściej mordując, natrafiamy na więcej strażników, drobne zmiany w ramach niektórych misji, jak na przykład inne zakończenie kłótni NPC-ów, inne dialogi, czy spawnowanie się chmar szczurów przy zwłokach. I choć system ten jednym się podobał, a drudzy wytykali w nim pewne absurdy i niespójności, tak ogólnie, w przeciwieństwie do Tsushimy, był jawną mechaniką gry, a my po każdej misji wiedzieliśmy, czy z naszej winy świat staje się bardziej ponury. W Demon's Souls wręcz przeciwnie. System pozostawał w dużej mierze ukryty, to znaczy gra nam mówiła, że nie możemy czegoś zrobić, bo tak zwane world tendency się nie zgadzało, ale nie mieliśmy zielonego pojęcia, jak na to wpłynąć. Na czym więc to wszystko polegało? No, mroczna wizja świata, którą mogliśmy zobaczyć za sprawą częstego umierania na przykład, dawała nam trudniej przeciwników, ale i też z większymi nagrodami. Ta jaśniejsza zaś, do której mogliśmy doprowadzić zabijaniem bossów i rzadszym umieraniem, ciut łatwiejszych przeciwników, ale z mniejszymi bonusami. Co ważniejsze jednak, w zależności od czarnej czy białej tendencji, na swojej drodze mogliśmy spotkać specjalnych NPC-ów i kilka drobnych różnic. Tylko że było to kompletnie bez sensu i nie pasowało do świata. Przynajmniej jak dla mnie. I okej, rozumiem, to są Soulsy i częścią tego doświadczenia jest stopniowe odkrywanie skomplikowanych i nieoczywistych mechanik, gdzie nawet po przejściu gry możemy nie wiedzieć, jak ona do końca działa. Problem mam jednak z tym, jak gra postrzega, kto jest dobry, a kto zły, bo tutaj złym jest ten, kto dużo umiera. No bo jak tu nie umierać w Soulsach? Przecież musisz parę razy umrzeć, żeby nauczyć się, jak nie umierać. Musisz umierać, żeby nie umierać. Głębokie.
ale to, że gramy tą gorszą wersją postaci, wcale nie musi być nam komunikowane za sprawą wszechobecnego mroku czy zmieniającego się poziomu trudności, bo może też być komunikowane za sprawą na przykład częstszego widoku alkoholu czy bardziej skąpymi strojami NPC-ów. Ciekawie do tematu podchodzi Silent Hill Shattered Memories. Harry, główny bohater, jadąc z córką na wakacje, doświadcza wypadku samochodowego, traci przytomność, po czym budzi się w tytułowym miasteczku i zaczyna szukać dziewczynki, która zniknęła w wypadku. Eksploracja i uciekanie przed potworami zaś przeplatają sekwencje w gabinecie psychiatry z widokiem z pierwszej osoby, gdzie m.in. odpowiadamy na pytania, robimy kolorowanki czy wypełniamy kwestionariusze. Z czasem zaś gra zaczyna sugerować nam, jakoby to etapy w miasteczku działy się w przeszłości, a terapia tu i teraz, gdzie bohater po, jak się domyślamy, stracie córki, stara się pogodzić z traumą. No i też na ten sposób interpretacji naprowadza nas sam tytuł gry, Roztrzaskane wspomnienia. Nasze odpowiedzi i zachowania w gabinecie z czasem tworzą profil psychologiczny bohatera, tu nazwany Psych Profile, za sprawą którego możemy zobaczyć jedno z czterech zakończeń, ale i też różne niuanse w ramach jednego przejścia gry, mające nam zasygnalizować, jakim ojcem był główny bohater. W zależności więc od tego, jakim tatą jesteśmy, to znaczy jakim gra uznaje, że gramy, bo zaczynając na świeżo nie mamy pojęcia o działaniu tego systemu, możemy wcielać się w m.in. dobrego ojca, ojca alkoholika czy ojca erotomana, który zaniedbywał córkę, oglądając się za kobietami dookoła. Te ścieżki zaś wpływają na m.in. atrakcyjny wygląd i bardziej skąpy ubiór niektórych postaci kobiecych, ekskluzywne dla danej ścieżki sceny z udziałem np. alkoholu, czy np. doświadczenie śmierci pewnej bohaterki. Jako dobry ojciec znajdujemy jej zwłoki, jako ten gorszy zaś jesteśmy naocznym świadkiem śmierci. Podsumowując więc, zły samuraj częściej widzi burzę, a lekko spoczony ojciec częściej widzi biusty, od których trudno oderwać wzrok. Oceńcie sami, który system jest lepszy. O wiele popularniejszym podejściem jest natomiast komunikowanie nam, że gramy złym za sprawą zmiany wyglądu bohatera, nawet jeśli nie mamy na to wpływu, a gra nie ma możliwości decyzji i systemu moralności. W takim Shadow of the Colossus przykładowo, gdzie jak się z czasem dowiadujemy, mordowanie kolosów w celu uzdrowienia ukochanej chyba może mieć negatywne skutki, wygląd bohatera stopniowo się zmienia, aż ten ostatecznie wygląda jak niechciany bankard Night Kinga i zakonnicy. Chociaż patrząc na zestaw zdjęć po zabiciu każdego z kolosów, wydaje mi się, że bardziej niż o stopniowej przemianie, mówimy tu o nagłej i drastycznej metamorfozie, niczym w jakimś lifestyle'owym show, gdzie mówi się nam, że wystarczy tylko się lepiej ubrać, zmienić fryzurę i nagle nasze życie będzie wspaniałe. Nie. W grach zaś, gdzie mamy moralność i decyzję, metamorfozy potrafią być bardziej widoczne i być bardziej istotną częścią zabawy. Phantom Pain chociażby, bardziej okrutny Snake, może być częściej ubrudzony krwią, do tego z rosnącym odłamkiem w czole, który zgaduje, zdaniem Kojimy, miał przypominać diabelski róg. W Bound by Flame i Fable rosną nam natomiast dwa już prawdziwe rogi, nagradzające nas demonicznym wyglądem za bycie złym. W Black and White zaś możemy mieć kursor w postaci demonicznej dłoni. W Mass Effectie, co szczególnie widać w dwójce, Renegat zaczyna mieć blizny na twarzy i czerwone oczy. W Kotorze bohater po ciemnej stronie mocy zaczyna mieć trupią cerę, a i na karcie postaci wygląda, jakby miał zatwardzenie albo bardzo długo stał w kolejce do sklepu. W serii Infamous zaś, swoją drogą też od twórców Tsushimy, bohater wchodząc na tak zwaną ścieżkę złej karmy, zaczyna mieć bledszą cerę, pojawiają mu się żyłki na twarzy, kolor jego ubrań staje się ciemniejszy, zaś w pierwszych dwóch częściach tatuaże Cola zmieniają się, ukazując, zgaduję, bardziej demoniczne wzory? Nie wiem. Dobrze więc, że jest lato, jestem opalony, a nie blady, zakrywam tatuaże przed słońcem, żeby nic mi się nie stało, ale i też noszę więcej kolorów niż czarny, a nuż ktoś się nabierze, że jestem dobrym człowiekiem. Wracając, przez lata takie podejście w zupełności wystarczało i było traktowane przeważnie jako miły dodatek zwiększający imersję. Wraz z tym jednak, jak gry zaczęły dojrzewać, a niektóre z nich coraz częściej niż zero-jedynkowym podziałem dobro-zło zaczęły interesować się moralnymi odcieniami szarości, dziś takie podejście może zwyczajnie bawić, bo zostawia to bardzo mało miejsca na niuans. Jest albo-albo rycerz w śniącej zbroi, który nigdy się nie myli, albo największy zwrol, który często dla zasady depta kwiatki, morduje kotki i ripostuje grażynkowe memy. No a przecież już dedeki kilkadziesiąt lat temu mówiły nam, że zło złu nierówne. Ale i to zdaje się w grach zmieniać, a i też fakt, że najnowsza produkcja w tym segmencie wyszła aż 5 lat temu, daje do myślenia. Czyżby twórcy gier i gry ogólnie zaczęły dojrzewać? Czy może takie opcjonalne, mroczne skiny i systemy moralności znikały z gier dlatego, że szkoda na nie poświęcać czasu, kiedy zasadnicza większość z nas chce jednak grać tym herosem, ratować świat i realizować w grach swoje sny o potędze? No, trudno stwierdzić. Na koniec wróćmy jeszcze na chwilę do Kotora. Kotor 2 bowiem jeszcze bardziej niż jedynka rozwija
rozwijał mechanikę ciemnej strony, bo za sprawą przechodzenia bohatera na ścieżkę zła i sprawnego maksymowania wpływów na towarzyszy, mogliśmy sprawić, że ci razem z nami stawali się miłośnikami czerwonych mieczy świetlnych, na przynajmniej w teorii, co przekładało się zarówno na zmianę wyglądu, tak jak u postaci gracza, jak i odblokowanie sitowskich klas postaci z ekskluzywnymi sitowskimi zdolnościami. Problem w tym, że nie było to tak sprawnie zrealizowane na płaszczyźnie dialogów i fabuły, gdzie owszem, za sprawą wpływów mogliśmy przyciągnąć towarzyszkę na ciemną stronę, ale jeśli zbyt dużo robiliśmy, powiedzmy, ciemnostronnych rzeczy na jej oczach, ta obrażała się i krytykowała nasze postępki. Tak więc, żeby w pełni zbrukać tak zwaną Handmaiden, nie mylić z tą serialową ani z filmem Park Chan-wooka, musieliśmy maksować wpływy, wspierając ją, będąc dobrym towarzyszem i mówiąc jej miłe słowa, przy jednoczesnym robieniu złych rzeczy poza jej obecnością, żeby nie mogła ich krytykować, a tym samym byśmy nie stracili wpływu, który na nią mamy. To albo cheatowaliśmy z programem Cotter Save Editor, ale nie dość, że było to mało chwalebne, to jeszcze ryzykowne, bo mogliśmy sobie popsuć save'a. Z własnego doświadczenia nie polecam. I tak wiem, obrażanie się albo oklaski ze strony towarzyszy w zależności od tego, co robimy, nie są niczym nowym w RPG-ach. Tak szkoda, że od czasów Kotora 2 mało kto eksperymentował z taką, powiedzmy, mechaniką psucia czy prowadzenia towarzyszy ku upodleniu, bo to też fajny system na reagowanie na zło gracza i komunikowanie mu, że źle się zachowuje, dając mu towarzyszy równie godnych potępienia co on, których też samodzielnie upodlamy. Serio, deweloperzy, proszę, niech ktoś wróci do tego pomysłu i zrobi go porządnie, bo ma to potencjał. Oto więc nie 5, a 6 sposobów na to, by pokazać graczom w ciekawy sposób, że grają tym złym. Ale i też jeden bonusowy sposób na to, jak pokazać koledze z pracy, że nie chcecie z nim grać w planszówki.